Dobra. Szanowni Państwo, wiosna za oknem. Wróble będzie prawdopodobnie słychać podczas naszego dzisiejszego spotkania. Gęsi za płotem też nieco ożywione, także świetny moment na to, żeby rozpocząć 45. odcinek serii Wszystko Gra. Dziś, szanowni Państwo, dwa wątki. Jeden to sytuacja taka, że utwór po raz pierwszy w mojej serii powstał do nagranego krótkiego filmiku, a nie filmik do utworu. Zazwyczaj we wszystkich klipach najpierw była muzyka, najpierw jakieś dźwięki, a potem do tego robiłem jakiś mniej lub bardziej skomplikowany obrazek. Dziś utwór, który powstał właśnie do krótkiego, bardzo prostego filmiku, ale o tym już powiem po czołówce. Drugi wątek jest taki, że szanowni Państwo, w końcu przyszła pora na mocne uderzenie i kto śledzi moją serię, wie, że sympatię do ciężkich metalowych brzmień wielokrotnie już wyrażałem i dziś wydaje mi się, że właśnie w końcu taki bardziej metalowy utwór mojego autorstwa. Także zapraszam wszystkich lubiących cięższe brzmienia, a jeśli ktoś nie lubi ciężkich brzmień, to szanowni Państwo, odrobina metalu naprawdę jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Tuż po wprowadzeniu się w miejsce, w którym aktualnie mieszkamy z naszą rodziną, wieczorem stanąłem na podwórku, była taka mglista pogoda i za drzewem była latarnia. I ona tak świeciła, i wyciągnąłem telefon, mówię, kurczę, ale fajny obrazek, może do tego jakiś kiedyś utwór zrobię. No i tak minął ponad rok i okazało się, że właśnie udało mi się coś do tego obrazka stworzyć. Ja już nie będę go specjalnie pokazywał, tam naprawdę niewiele się dzieje, właściwie tylko to ujęcie tego drzewa, przez które przebija się to światło, to tyle na temat tego filmu. No a jeśli chodzi o moje zamiłowanie do ciężkich brzmień, szanowni Państwo, od ponad 20 lat gdzieś te brzmienia we mnie siedzą i przez długi czas byłem perkusistą metalowych zespołów i nawet gdyby ktoś z Państwa chciał, to właśnie tu można zajrzeć sobie na stronę. O, na SoundClouda można wejść, wpisać taki właśnie taką frazę Deliver Us i tam jest jeden z moich właśnie metalowych zespołów, właściwie jedyny chyba, którego jakiś ślad pozostał w internecie. Nigdy nie zagraliśmy koncertu, ale nagraliśmy parę utworów i nawet mamy 16 osób obserwujących na SoundCloudzie, co uważam jest wielkim sukcesem. No i teraz w serii też już te takie zwiastuny ciężkich brzmień troszeczkę się pojawiały, bo w odcinku 9 i 13 były utwory, w których troszeczkę takiego cięższego brzmienia tam już zaoferowałem Państwu. Co ważne, to ciężkie brzmienie ja uzyskuję dzięki instrumentowi, który się nazywa mandocello. To taka jakby gitara, ale de facto to nie jest gitara, to jest taka duża basowa mandolina i w odcinku 15 ja więcej o tym instrumencie mówię. No, a w 9 i 13 właśnie tam pokazuję, że on przesterowany też bardzo fajnie brzmi, a w tym odcinku dzisiejszym trochę chyba mocniej pokombinowałem z przesterem i wydaje mi się, że udało mi się całkiem fajne, ciężkie, metalowe brzmienie uzyskać. Oprócz tego w utworze tym będzie też instrument wykonany z metalu, także moim zdaniem świetnie to konweniuje ze stylistyką metalową. Handpan, o którym już opowiadałem w odcinku 18. Będzie też saksonet, to jest taki dęty instrument, który już kilkakrotnie pojawiał się, kilkukrotnie być może nawet pojawiał się w mojej serii, ale głównie po prostu w dźwięku, nie za wiele o nim opowiadałem, to dzisiaj szybko powiem, szanowni Państwo, to jest taki instrument, który ma ustnik od klarnetu, czyli to niebieskie, ta niebieska część jest taka jak w klarnecie, natomiast cała reszta jest taka jak we flecie prostym. I to jest taki piękny instrument, który brzmi trochę jak klarnet, ale nie do końca. No i moim zdaniem też fajnie pasuje do cięższych brzmień. I szanowni Państwo, w tym utworze również pojawia się syntezator. On chyba się też w jednym odcinku gdzieś pojawił, ale tutaj po raz pierwszy syntezator dość mocno wyeksplorowałem, tych brzmień poszukałem. Słychać je tam wyraźnie, sączą się i moim zdaniem też świetnie to pasuje właśnie do ciężkich brzmień.
Nie umiem za dużo o syntezatorach powiedzieć, nie znam się na tym za bardzo, ale może spróbujmy w taki sposób. Syntezator. Nie umiem mówić długiego ry. Syntezator to syn, który ma na imię Tezator. A jak ma na imię tata Tezatora? Nie wiem, może tata Tezator. No albo jest też możliwość, na przykład tutaj znalazłem sobie na stronie taką informację. Wśród instrumentów klawiszowych syntezatory stanowią jedną z ciekawych grup. Są to takie instrumenty, których dźwięk jest syntezowany, szanowni państwo, w układach elektronicznych. Tak modelowane brzmienie jest tworzone przez zmianę częstotliwości odpowiedzialnej za wysokość dźwięków. Najważniejszą cechą każdego syntezatora jest to, że użytkownik ma dowolność w zakresie kształtowania dźwięku. Nie jesteś w żaden sposób ograniczony i możesz w pełni wykorzystać zasób swojej artystycznej wyobraźni, by tworzyć nowe kompozycje. Syntezator równa się wolność. Szanowni państwo, musiałem zatem użyć też syntezatora. Oprócz tego jest tam też trochę sampli, elektroniki. Ogólnie polecam słuchanie tego utworu na słuchawkach, bo dużo smaczków tam starałem się umieścić. No i chciałbym się jeszcze odnieść do tego takiego dość złożonego tytułu tego odcinka. Szanowni państwo, pod odcinkiem 23, który był poświęcony takiemu utworowi ambientowemu i obrazki były z lasu, pan Marcin napisał tak. Ja napisałem, że utwór jest ambientowy i pan Marcin napisał: od dawna mnie zastanawia to szufladkowanie muzyki, opatrywanie etykietami. Ktoś mówi ambient, a inny ktoś się oburza, że to rock alternatywny albo unikalny folk progresywny. I mnie też czasem bawią właśnie te takie próby określenia stylu muzycznego, zaszufladkowania. I tak sobie pomyślałem, że właśnie dla zabawy spróbuję określić gatunkowo ten utwór, który stworzyłem. No i wyszło mi, że to jest taki elektro, etno, doom metal z elementami noizu i odrobiną psychodelii. A może państwo tu jeszcze jakieś inne gatunki słyszą, to proszę w komentarzu je dopisać. Słowo, a słowo było Boga.
Przez nie.